Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejny odcinek programu Ratajski Fertel Kultury, w którym pokazujemy to, co działo się na festynie na Osiedlu Piastowskim. Podczas takiej majówki mieszkańcy spotkali się z artystami i nie tylko. Zajrzeliśmy także do klubu Cybinka, ponieważ tam powstawała łąka kwietna. Mieszkańcy młodsi i starsi mogli spotkać się także z pszczelarzem, ale oczywiście wiele atrakcji również przed nami i o tych wszystkich atrakcjach i takie zaproszenia też tutaj zaprezentujemy w tym odcinku. Piękne ozdoby, polonez i koncerty. Majówka na Piastowskim za nami. Idziemy sobie, idziemy, dochodzimy. Długo czekaliśmy na tę majówkę tutaj na Piastowskim. Zmieniliśmy też miejsce, korzystając z przyjaźni, współpracy tutaj z liceum, 14 liceum ogólnokształcącym imieniem Kazimierza Wielkiego. Jako że to są najbliżsi nasi sąsiedzi, razem organizujemy, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, tęże majówkę. Dzisiaj wystąpili tutaj już młodzi artyści, młodzi pianiści, młodzi wirtuozi, można powiedzieć, uczący się tutaj w Domu Kultury na Skarpie. Zagrali kilka pięknych utworów, nawet własne inspiracje, własną twórczość. Seniorzy z Piastuna pod kierownictwem pani Janiny Rybarczyk. Teraz akurat prezentują się wokaliści zespołu artystycznego Wrzosy, poznańskie Wrzosy pod egidą Piotra Wizy. Posłuchamy dzisiaj też paru utworów Marka Grechuty i takich właśnie naszych też przestrzennych z naszymi muzykami tutaj poznańskimi. Golden Collective. Golden Collective właśnie, to jest w ogóle niespodzianka, ponieważ to jest taki zespół brasowy, instrumentów dętych i perkusyjnych, którzy po prostu nie są rewelacyjni. Mieszkańcy mogli też skorzystać z atrakcji w specjalnych strefach kreatywnej, malucha, foto czy staropolskiego jadła. Powiedzmy, co na stole, co dzisiaj mieszkańcy naszej dzielnicy będą mogli tutaj zjeść. To znaczy się chlebek z świeżo wytopionym smalcem ze skwarkami. Bardzo dobry. No, latosie ogóreczki kiszone z naszych ogródków. Ciasto rozrządzone. Na la barberze. Poznańskim. Wiosenny, także starałyśmy się jak ta bogata. Oprócz tych pyszności mieszkańcy zjedli lody wykonane przez miazgę, była też wata cukrowa i popcorn. Uczestnicy festynu mieli okazję zatańczyć poloneza z Dariuszem Jezierskim i jego partnerką z zespołu tańca ludowego Staropolanie Wielkopolska. Mamy 5 tańców narodowych, między innymi jest piękny polski polonez. Oprócz tego poloneza mamy, wiadomo, krakowiaka, oberka, mazura, kujawiaka. Natomiast polonez jest ten tak zwany szlachecki, w szlacheckim stroju. Dziś będzie odtańczony z mieszkańcami Rataj, z czego jesteśmy ogromnie zadowoleni. Tym bardziej, że tak koleżanka jak i ja reprezentujemy Staropolan. Zespół Staropolanie Wielkopolska. Poza tym polonez nie jest trudnym tańcem. Jest to polski chodzony, a więc chodzić może każdy. A że z tak zwanym wydłużeniem nogi, niektórzy mówią synkopą, ale tak nie jest. W związku z powyższym patrzymy na maturzystów jak na ludzi, którzy nigdy nie mieli z tańcem do czynienia. Tymczasem wystarczy iść krok za krokiem, słuchając muzyki, i tego poloneza się przepięknie zatańczy. Organizatorzy majówki przewidzieli także strefę sportową, na której można było wziąć udział w rywalizacjach. Festyn był także okazją, by zintegrować się z mieszkańcami, z której skorzystał także prezes spółdzielni. Ja widzę, że dla wielu osób to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli na żywo porozmawiać, również w takich okolicznościach. Na pewno takie spotkania będą, takie spotkania integrują mieszkańców, ale też utożsamiają tych mieszkańców ze spółdzielnią. Ja też poznaję w ten sposób mieszkańców, łatwiej nawet na trudne tematy, czasami porozmawiać w takich okolicznościach, a nie w takich formalnych. Także to są bardzo pouczające również dla mnie spotkania.
Sezon plenerowy dopiero się rozpoczął, więc okazji do spotkań z prezesem i nie tylko będzie jeszcze kilka. O planowanych wydarzeniach kulturalnych jak zwykle będziemy informować w naszym programie. Drodzy Państwo, i mamy takiego newsa, ponieważ już wiemy, że oczywiście półkolonie są co roku, pandemia nawet tego nie zmieniła, więc jakby ta tradycja też będzie kontynuowana, ale newsem jest to, że wiemy już kiedy i od kiedy będzie można się zapisywać na te półkolonie. No to od tej informacji zacznijmy. Zapisywać będzie się można od 7 czerwca. Wszystkie domy kultury prowadzą półkolonie. Planujemy 20-osobowe grupy i praktycznie w tej chwili każdy dom kultury przygotowuje ofertę na całe wakacje z oczywiście wyjątkami, jakimiś tygodniami przerwy. Koszt tegorocznych półkolonii to 350 dla mieszkańców i 400 zł dla osób spoza. Podkreślamy, że to jest 8-godzinna opieka z atrakcjami, oczywiście wykwalifikowana kadra, ubezpieczenie, też dwa posiłki skromne, natomiast na pewno zapewniamy wspaniałą atmosferę i serdecznie zapraszamy. No jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co się robi na półkoloniach w ratajskich domach kultury, to przypomnijmy właśnie, jakie atrakcje tutaj na miejscu, w domach kultury, w okolicach domów kultury, w Poznaniu i poza Poznaniem. No właśnie, co w tym roku? Będziemy korzystać na pewno z atrakcji Poznania. To są różne wyjścia do takich miejsc, które już odkryliśmy, które znamy, ale też do nowych, natomiast troszeczkę chcemy, żeby były to jeszcze niespodzianki, to jest też jeszcze w przygotowaniu. Również wycieczki autokarowe poza miasto, w ciekawe plenery i tak jak mówię, szykujemy też różnego rodzaju niespodzianki i ciekawostki. Ciekawe jest też to, że w każdym domu kultury oczywiście są instruktorzy, to są wykwalifikowani instruktorzy, zawsze właśnie tak formuła się pojawia, wykwalifikowana kadra. Ale to rzeczywiście nie jest tylko formuła, bo u nas w domach kultury te osoby, które i pracują i są zatrudniane, no to rzeczywiście mają niesamowite pomysły. To są osoby z odpowiednim przygotowaniem, animatorzy kultury, osoby z przygotowaniem po Akademii Wychowania Fizycznego. Także jak najbardziej tutaj kwestie i takie artystyczne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Staramy się też, żeby był dobry kontakt z dziećmi i ta atmosfera panowała taka przyjacielska. Także naprawdę kadra jest tak nastawiona na ciekawe spędzenie czasu właśnie wspólnie z nimi. Cybinka łączy, czyli sieje kwietne łąki. Najpierw na balkonach i parapetach mieszkańców, którzy otrzymali darmowe pakiety ufundowane przez miasto Poznań, a później łączy pokolenia podczas warsztatów z pszczelarzem. Dzisiejszym warsztatem, spotkaniem z pszczelarzem kończymy dwutygodniowy ważny moment w funkcjonowaniu Cybinki, ponieważ realizowaliśmy akcję Cybinka Łączy, rozdawaliśmy pakiety nasion łąki kwietnej, która mam nadzieję będzie wyrastała mieszkańcom, którzy mieli ochotę ją pobrać od nas, na parapetach, na balkonach, przy blokach. My dzisiaj właśnie też w części naszych warsztatów będziemy siać mini łąkę kwietną przed naszą cybinką. To będzie taka wspólna inicjatywa naszych mieszkańców. Zawiesiliśmy domek dla owadów. Dzisiaj czuć te kwiaty, one tutaj są. Oprócz tego osoby, które wcześniej pobrały te pakiety, mogą też wrzucać zdjęcia, no właśnie, na Facebooka? Tak, zapraszamy do tego, żeby zajrzeć do naszego Facebooka, żeby dołączyć się jako autorzy do jego współtworzenia. Jak najbardziej zapraszamy do tego, żeby łąki, które u Was, drodzy mieszkańcy, wyrosną, sfotografować i przesłać, podzielić się tymi zdjęciami razem z nami, bo jesteśmy ciekawi, jakie gatunki wyrosną. Na naszych pakietach znalazły się opisy roślin, które mogą wyrosnąć, ale mamy nadzieję, że też czekają na Was niespodzianki i wspólnie może dojdziemy do tego, jakie gatunki tam faktycznie Wam wyrosły. Dzieci i ich rodzice podczas warsztatów wykonały oswojone owady, które usiadły na ich rękach. Jak masz na imię? Ja mam na imię Ewa. Poznały pszczoły nie tylko te papierowe, ale i żywe. Do Cybinki na warsztaty przyniósł je pszczelarz i producent miodu Marcin Gapiński. Swoje wyroby sprzedaje m.in. na Ryneczku Jagiellońskim. Dzieci i rodzice z ciekawością słuchały o funkcjonowaniu pszczelej pasieki i produkcji miodu oraz innych zdrowych substancji.
Ja ze swojej strony, poza tą encyklopedyczną wiedzą, którą tu mamy na planszach, będę mówił, jak to wygląda od kuchni, jak to wygląda w praniu. Będzie można dotknąć tych substancji, będzie można zobaczyć produkty, półprodukty, produkty, będzie można spróbować tych miodów. Przywiozę ze sobą to, co jeszcze jest w ofercie, czyli miód rzepakowy, akacjowy, lipowy. Przywiozłem miód, dosyć rzadki miód z Ostropestu z zeszłego roku. Do tego jest akacjowy, spadziowy, pyłek, propolis, kit pszczeli, wosk. I taka ciekawostka, od zeszłego roku mam w ofercie pyłek pszczeli, mielony na zimno w gmoździerzu. On jest wymieszany z gatunkiem miodu i fantastycznie smakuje. Mogę tylko dodać, że pszczoły w ten sposób między innymi spożywają ten pyłek. Dzieci miały okazję nie tylko posłuchać o produkcji miodów, ale także ich skosztować. Wyszły także przed klub Cybinka i zasiały małą łąkę kwietną, wabiącą owady zapylające, które mogą teraz się także rozgościć w swoim domku na drzewie. Odwrócili 4 krzesła jurorów w programie The Voice of Senior. Poprowadzeni przez Witolda Paszta z zespołu Vox w finale zajęli 2 miejsce. Kwartet Lepiej Późno niż Wcale przyjedzie do Domu Kultury na Pięterku. Scena na piętrze otworzy się dla nich 22 maja o godzinie 17. Kwartet Lepiej Późno niż Wcale jest wyjątkowym kwartetem, bo śpiewają w nim 4 osoby. Każda osoba śpiewa innym głosem. Panowie śpiewają barytonem i tenorem, natomiast 2 panie, jedna z nich śpiewa altem, druga sopranem. W programie wystąpili i oczarowali widzów oraz jurorów piosenką zespołu Manhattan Transfer i na tym zespole wzorują swój repertuar. Pięknie zaśpiewali własną interpretację piosenki Chanson d'Amour. Śpiewają także piosenki Zbigniewa Wodeckiego, Ewy Bem oraz przedwojenne piosenki filmowe. Kiedy rusza sprzedaż biletów na ich koncert? Bilety w cenie 25 zł będą już do nabycia u nas po weekendzie majowym, czyli od 4 maja. Biuro czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 15 do 20. Po koncercie będzie także okazja porozmawiać z artystami, ponieważ organizatorzy przewidują spotkanie z zespołem. Jesteś kinomanem, lubisz filmy, chcesz o nich dyskutować i masz ponad 60 lat? Będzie taka okazja w Jędrusiu. Ratajska filmówka to nowy format, który jednak nawiązuje do ratajskich tradycji. Starsi mieszkańcy naszych osiedli z pewnością doskonale pamiętają, że w salach domów kultury odbywały się projekcje filmowe. Tak samo w położonym nieopodal 10. Liceum Ogólnokształcącym funkcjonował przez lata dyskusyjny klub filmowy. Gościło tutaj wielu znanych polskich aktorów, którzy potem stołowali się w mieszczącym się nieopodal barze Kmicic, obecnie niestety już nieczynnym. Chcąc nawiązać do tych chlubnych tradycji, postanowiliśmy właśnie zorganizować ratajską filmówkę, czyli projekcję filmową połączoną z dyskusją. Na razie pilotażowo i tylko dla seniorów. Chcemy zobaczyć, czy ten temat po prostu chwyci. Pierwszy pokaz odbędzie się już niedługo, bo 28 maja, natomiast drugi jesienią. Oczywiście nie będzie to tylko projekcja filmowa, będzie ona połączona z wprowadzeniem oraz dyskusją, moderowaną dyskusją którą poprowadzą Katarzyna Kebernik i Paulina Kulesza z Ferment Collective. Zatem 28 maja o godzinie 17 zapraszamy wszystkich Państwa, seniorów, na projekcję filmu pod tytułem Kwartet w reżyserii Dustina Hoffmana, wybitnego amerykańskiego aktora. Nie będę zdradzać oczywiście fabuły filmu, natomiast mogę krótko powiedzieć, że opowiada on o emerytowanych śpiewakach operowych, którzy postanawiają zorganizować swój własny koncert, co świadczy o tym, że na realizację swoich pasji nigdy nie jest za późno, a życie zaskakuje nas każdego dnia. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Ratajski Przystanek Seniora. Organizatorami wydarzenia są Ratajskie Centrum Kultury oraz Dom Kultury Jędruś. Spotkanie dofinansował Urząd Miasta Poznania. A teraz przyszedł czas na zapowiedzi kolejnych wydarzeń kulturalnych. 21 maja o godzinie 10 i 10.30 w Domu Kultury na Pięterku odbędą się warsztaty tworzenia świec sojowych oraz kartek z akwarelowym wiankiem. Więcej szczegółów w Domu Kultury na osiedlu Orła Białego.
Również 21 maja o godzinie 16 w Domu Kultury Orle Gniazdo odbędzie się koncert zespołu Bajka z okazji Dnia Matki. Odbiór bezpłatnych wejściówek jest możliwy w Domu Kultury na osiedlu Lecha. A o godzinie 18 w jubilacie odbędzie się koncert małżeńskiego duetu Dan Dar Melody Danuty i Dariusza Stockich, którzy zabiorą publiczność w świat muzyki irlandzkiej, filmowej, popularnej, folkowej i klasycznej. Bezpłatne wejściówki do odbioru w Domu Kultury Jubilat. 27 maja o godzinie 17 odbędzie się wernisaż wystawy prac zgłoszonych w konkursie plastycznym Okładka do książki Smok Wawelski. Prace należy dostarczyć do 25 maja do Domu Kultury Polan 100, a 27 maja wspólnie spotkać się tutaj na wernisażu. Nagrody przewidziane są dla wszystkich uczestników. Wernisażowi prac towarzyszyć będzie spektakl teatralny w wykonaniu grupy Krak Art z Krakowa pod tytułem Smok Wawelski. Drodzy Państwo, to już wszystko w tym Ratajskim Firtlu Kultury, a ja zapraszam do oglądania kolejnego, który planujemy na 31 maja, jak zwykle we wtorek o godzinie 16:30. Życzę przyjemności, zdrowia i do zobaczenia.